Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii z arcymistrzem szachowym, którą miałem okazję rozegrać w Titled Tuesday. Arcymistrz ten na, ży na żywo ma 2550 około ranking, więc nie mały. Zawsze to jest fajna okazja rozegrać partię z kimś lepszym. Partia miała miejsce w title Tuesday 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Zapraszam do analizy. Dużo się działo, dużo ciekawych akcji. D4, d4. tak się partia rozpoczęła, i przeciwnik zagrywa mi skoczek C6. W ogóle, co to za posunięcie? Tutaj można jak najbardziej zagrać D5. To jest czysta prowokacja do tego, żeby skoczek zagrał na E5, E4 i tak dalej. Ja tego nie chciałem czynić. Widać, że tutaj przeciwnik próbuje zagrać inny debiut niż zwykle. Postanowiłem jednak zagrać skoczkiem na F3. Kulturalnie. I D6 ze strony tutaj przeciwnika. Nadal ruch D5 jest możliwy. Tutaj po skoczek E5 bym sobie wybił, no ale postanowiłem zagrać H3. Dlaczego taki ruch H3? Trochę dziwny na pierwszy rzut oka, ale nie wpuszcza przede wszystkim mi tutaj gońca na G4 i nie sprzątnie mi skoczka. Takie schematy można generalnie tutaj czarnymi sobie grać. Spróbowałem temu zapobiec. G6 ze strony czarnych. C4. Koniec G7, no to są ruchy normalne. Skoczek na C3 i E5. I widzimy, że czarne mają to, co chciały. Prawdopodobnie ja również jestem zadowolony. Absolutnie nie wybijamy tutaj pionka, nie chcemy tej pozycji, żeby ta pozycja się wyrównała. Czyli gramy tutaj twardo pionkiem D5 do góry. Skoczek E7. I posunięcie E4. No, i tutaj takie schematy królewsko-indyjskie, ale z tą różnicą, że nie ma jeszcze skoczka na F6. Dlatego też czarne mogą zagrać posunięcie F5, i tak też się dzieje. To jest cały czas normalne, normalna pozycja. I teraz tak. Postanowiłem w tej sytuacji nieco spróbować ukarać mojego przeciwnika. Ja wiem jak to brzmi. Ukarać Arcymistrza w debiucie rzadki um, widok i słowa, tak naprawdę, ale nie o to chodzi. Co znaczy? Moje zagranie było nieco wariackie, nieco niepoprawne i ja sobie z tego zdaję sprawę. Jest to ruch skoczek g5. Co znaczy tak? No, niepoprawne z tego względu, że ja chciałem spróbować zagrać skoczkiem na E6, co mi się bardzo podoba, i jak koniec by mi go wybił, pionek wybił, to ten pionek na E6 finalnie byłby taki, powiedzmy, spisany już na straty, ale mi to bardzo odpowiadało. Szczególnie, że gramy 3 minuty plus 1 sekunda w internecie i z parą gońców postanowiłem tutaj e, o to zawalczyć. Jednakże przeciwnik zagrał skoczkiem na E6, i jeszcze muszę zagrać gońcem na D3, żeby podeprzeć pionka, i w tej sytuacji. Jakby przeciwnik mi wybił na E4, to ja oczywiście wybijam i to jest pozycja dobra dla białych. I wybijam finalnie też skoczkiem na E4. I opanowany punkt E4 bez żadnego wysiłku. Ja się zgadzam, że tu skoczek wchodzi na F5 i na D4, lecz skoczek z D4 będzie słabiej operował teoretycznie i praktycznie, i tak to faktycznie jest, niż skoczek e4 w połączeniu tutaj z gońcami po diagonali. No tak się nie zadziało, mój przeciwnik zrobił jednak roszadę. Ja zrobiłem również roszadę i zostało zagrane f4. To jest też jasny sygnał dla białych, przepraszam, dla czarnych, że jak białe robią roszadę, no to tutaj ten ruch raczej jest taki powiedzmy standardowy, aby próbować gnieść przeciwnika na skrzydle. Królewskim, jednak goniec e Po co ten ruch zagrałem? No, przede wszystkim zobaczcie, że goniec już na d3 nie spełnia takiej ważnej funkcji. On strzela w swoje piony. A goniec na e edba... Ma furtkę na polu G4. Jeszcze tam nie można oczywiście zagrać, bo dostanę tutaj skoczkiem strzała. No więc czekam na to cierpliwie. Przy okazji nie zapobiegam na przykład takiemu posunięciu jak F3 w pewnym momencie, bo takie poświęcenia też istnieją. No i teraz mój przeciwnik zagrał H6. Ja skoczek E6. On wybił, bo musiał, bo były widły. No i skoczek zagrał na C6. Te ruchy czarne wykonują w sposób. Y Pewny i te posunięcia są dobre. Skoczek znajduje dobrą placówkę na d4. No i już powoli zaczynałem się nieco martwić o pozycję, no ale jeszcze skoczek d5 było zagrane przeze mnie i tutaj stwierdziłem tak. Jak mi zbije na d5, to będzie cudownie. Oczywiście to bicie jest fatalne dla czarnych, no bo wybijam pionkiem. Mam fantastycznego klina na e6. Za chwilę gram gońcem na d3 i po białych polach będę tutaj przeciwnika męczył. No wiadomo, że tutaj zbić na D4, na D5 nie można skoczka. Przeciwnik zagrał wieża E8, aby pionka na E6 próbować zbić. No i postanowiłem wybić skoczka. Zawsze to jedna figura mniej na skrzydle, i tam zawsze mam szansę zagrać gońcem na G4. Tak sobie to rozpatrywałem podczas gry. Hetman F6. No i teraz, no właśnie, jak grać? I postanowiłem, że zagram ruch B4. Na aferę. Dlaczego? Okazuje się też, że ten ruch jest rekomendowany przez silnik szachowy, także niezmiernie się cieszę, że gram prawie jak silnik. No czasami się uda zrobić oczywiście ruch rekomendowany. Niełatwy z jednej strony, no bo kto o zdrowych zmysłach by oddawał tutaj pionka kolejnego. No ale jak już ten jest na straty spisany, to dlaczego by nie? Mój plan był taki, żeby zagrać C5 i zdążyć na C4. Nie zdążę, oczywiście. Ale coś muszę zrobić. I teraz, tak, jeżeli skoczek by mi wybił tego piona, to gram wieża B1 i próbuję męczyć tamtego pionka na B7. Tylko że czarne nadal mają dobrą grę. Po C5, gram A3. Skoczek zagrywa na C6. Tak by mogło być i wieża B7 i skoczek D4. No i finalnie ta pozycja dla czarnych byłaby dobra. No, lecz musiałbym mieć, znaczy dobrze by, było, by, by, dobrze by było z jednej strony, jakbym miał właśnie tu otwartą linię, ta wieża by weszła i coś można by było próbować mieszać. Tak jednak się nie stało. Hetman zbił na E6. Postanowiłem wymienić Hetmany. No, bo jak wymienię sobie Hetmany, to może przeciwnik już mnie nie będzie atakował na skrzydle e, królewskim. Aczkolwiek goniec na straży stał świetnie. Po wybiciu, ach, nie Hetman nie wybił, skoczek teraz wybił i mam dwa pionki mniej. Jednak po tym ruchu szybka wymiana hetmanów nastąpiła i wieża B1, i tak naprawdę jest to samo co wcześniej, tylko bez hetmanów, czyli ciutkę lepiej dla białych, bo już hetmany. No nie ma hetmanów, więc czarne nie mogą mnie zaatakować. Mój hetman też nie był taki mocno przydatny w żadnym ataku. Skoczek nie wrócił. Pionek zagrał na C5. Tutaj, jakby na przykład skoczek zbił na A2, to też rozpatrywałem. To mam goniec D2, i w następnym ruchu biorę pionka, bo skoczek jest uwięziony. I ja, może przestawię skoczek A2, goniec D2. No i nie można grać na przykład B6, bo na przykład gram wieża A1 i skoczek jest uwięziony. Wygrywam partię powierza B1. Pionek zagrał na C5. Ja zagrałem A3. Skoczek C6 zbić na B7 należy. Posunięcie H5, bardzo ładny ruch ze strony arcymistrza, z tego względu, że mi ogranicza gońca z tej strony, no ale ja muszę grać dalej i wyprowadzać wszystkie figury. Goniec D2, aby tam operować, wprowadzić wieżę na B1. Takie były proste tutaj chyba zagrania. Goniec F6, też ciekawy manewr się zaczyna, aby tutaj pewnie zablokować mi wieżę. Wieża z F na B1 jednak zostało zagrane. Goniec D8 i Goniec D1. Goniec znajduje świetną placówkę na polu A4. Żeby była jasność, Pion więcej po stronie czarnych. Silnik to ocenia jako minimalnie lepsza czarnych, lecz yy, ja oceniam to jako yy, minimalnie lepsza białych. Dlaczego? Yy, no, raz, że grają ludzie, silnik tu się zawsze wybroni, oczywiście, a dwa, że ja tu już znajduję dobrą placówkę dla gońca. I jak ten goniec by mi się znalazł na polu, na przykład D5, uh, byłoby świetnie. Yy, wolna linia zresztą jest. Opanowana, wygląda to dobrze, i to jest dobre. Jeżeli Goniec zagrałby na przykład na B6, to jest też ciekawe i tak prawdopodobnie należałoby grać czarnymi to ja mam ruch A4. O co chodzi? Jeśli wieża wraca, bo scalić wieżę trzeba próbować wymieniać wieżę tego intruza, tutaj takiego paskudnego, to ja bym zagrał ruch A5. Znaczy zagrał. Może tak bym zagrał. Nie wiem, czy tak bym pomyślał, ale to teraz po tej analizie patrząc, tak trzeba by było grać. Po wybiciu skoczkiem, po wybiciu, po wybiciu gram koniec A4. Mam dwa pionki mniej, ale są różnobarwne gońce i myślę, że duża szansa na remis. Nawet bardzo duża szansa na remis w tej sytuacji. Gdyż goniec z A4 blokuje tutaj tego pionka, jest atak na wieżę i można by było na przykład próbować te dwie wieże łączyć na polu na linii siódmej. Jednakże było inaczej. Wieża zagrała na E7 i od razu. Tutaj goniec zaatakował skoczka. Skoczek D4. I tak naprawdę skoczek tu wygląda świetnie, bo on niby wszędzie tutaj sobie atakuje, rozpościera tu swoje macki, lecz ten skoczek tu nic nie robi absolutnie. No taki rzadki widok z takim monstrualnym skoczkiem. Czarne tutaj nie mają żadnych korzyści. Zagrałem wieżą B8, właśnie tu mi zaświtało. Wieża B8 i wygrywam. I już mówię, biorę figurę, bo tu jest fatalne związanie, a goniec pilnuje tych dwóch pól. Jak się okazało, po wybiciu na B8 i skoczek E6 trochę się zawiodłem, ale jest goniec A5, czyli przytwierdzam tutaj, znaczy. Atakuje bardziej gońca na D8. Wieża F7 i się zdziwiłem, że nie biorę figury. No, bo jak zagram gońcem na D8 i wieża F8 mi tutaj łupnie, to jak gdzie mam odejść gońcem, żeby nie stracić wieży, bo grozi mi wybicie. Więc jakbym zagrał na przykład tutaj, to skoczek po prostu bierze mi gońca. No i to jest oczywiście pozycja mniej więcej remisowa, lecz lecz nie wygrana, bo myślałem, że mam wygraną. Powieża F7 Podjąłem tutaj decyzję, że albo wóz, albo przewóz. To znaczy, decyzja nie była ryzykowna, tylko nie wiedziałem, jak wygrywać dalej pozycję. Wybiłem wieżą tutaj gońca, skoczek wybił i goniec wybił. I tak naprawdę, dwa gońce za wieżę to jest ogromna przewaga, lecz nie w tej pozycji. Ze względu na zamknięty charakter pozycji, czyli te pionki są nieco poblokowane tutaj C5, D6, E5, F4, nie jest to łatwe żeby się przebić, ale małe niuanse tutaj działają, żeby spróbować wygrywać. Wieża zagrała na B7 i goniec B5, no nie chcę wpuścić tej wieży na B1. I w tej sytuacji mój przeciwnik popełnia błąd, niedokładność, sporą błąd. Jest to król F7, co się wydaje logiczne, no bo król do centrum jak najbardziej, jak najchętniej, lecz w tej sytuacji ja również popełniłem błąd H4, aby troszeczkę tutaj zatrzymać piony, i wydawało mi się to dobre. Nie dostrzegłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Fajnie, że są analizy, później komputer troszeczkę pomaga, a ja już tłumaczę o co chodzi, bo ruch A4 byłby zdecydowanie lepszy. Dlaczego? I tutaj już pozycja tak naprawdę mogłaby się sypnąć, bo ten pionek idzie dosyć wysoko, gońce tego pionka asekurują, to jest bardzo ważne. Jeżeli czarne zamiast Król F7 zagrałyby A6, no to właśnie widzimy sens tego ruchu później. Bo jak wybijamy, wieża A7, goniec B5 i przeciwnik wymienił te bandowe piony, które miały tutaj tylko sens dla białych, i to jest pozycja remisowa. Na przykład goniec C7, wieża D3 broni. Jeśli król F1, aby iść po wieżę, no to gram sobie król F7 i zdążę obronić pionka. No bo jak król E2, to wieża D4 i tutaj wszystko się ładnie powinno zamknąć. Moi drodzy, no wieża D4 może troszkę się zamyka, może też przesadzam, ale tutaj komputer po prostu widzi remis. No, może bym jakimś cudem wygrał, nie wiem, w każdym razie tak nie poszło. No, można by się rozczulać na pozycją naprawdę godzinami, tak naprawdę, żeby to dobrze przeanalizować. Ale myślę, że na potrzeby filmu to i tak jest w porządku. Moi drodzy, Goniec B5, król zagrał na F7, ja H4 i przeciwnik, właśnie teraz A6. I wykorzystał to. Wybicie poszło to samo co w analizie wcześniej, ale mam gońce na C6 i tutaj wstawiam na D5. No i co z tego, że te moje gońce pięknie wyglądają, jakie ja nie mam siły przebicia? Zobaczcie, jak to poszło dalej. Szach na A1, król H2, wieża A2, no F3, no bo co innego grać. Wieża C2 na pionka, goniec dał szacha. Przepraszam najmocniej. Jeszcze zestawiłem małą pułapkę, zagrałem gońcem na G5, licząc na to, że wieża zbije na C4. I wezmę tutaj wieżę za chwilę, bo mamy szach na F7. Lecz w tej sytuacji, właśnie po gońcu na G5, przeciwnik zagrał król F8. No i to jest dobre posunięcie, moi drodzy. Pamiętajmy, król F8 dobrze działa. W tej sytuacji goniec D5 oczywiście i wieża B2. No i to jest totalny remis. No ale jeszcze królem H3 zagram coś próbuję robić. Wieża A2. Goniec D8, no niepotrzebnie tak naprawdę, bo i tak nie ma jak się przebijać i jak, jak nie zagrać posunięcia G3. G3 trzeba zagrać, żeby się przebijać i goniec tu był bardziej potrzebny. No ale cóż, wieża A1, w tej sytuacji ja miałem 39 sekund, przeciwnik 25 sekund, no i teraz G3 oczywiście. No tutaj w ogóle, żeby było śmiesznie, groził mat, no czasami tak bywa, no więc poszło G3 i wieża A3. Bardzo ładne posunięcie. Po wybiciu na F4... Przeciwnik popełnił karygodny błąd. Pionek zbił na F4, i struktura się trochę popsuła. Jak wystarczyło grać czarnymi, żeby zremisować. Oczywiście wybić na F3, król G2, wieża F4 i nawet po gońcu G5 wieża G4 daje szacha i to jest totalny remis. Król sobie czarny stoi tutaj tak naprawdę w miejscu. Jeśli mój goniec będzie chciał spróbować no nie wiem zaatakować wieżę, to ja zawsze mam tutaj atak na pionka E4. Ta wieża tu jest bezpieczna. W partii jednak po wybiciu na F4 zagrałem królem Wieża dała szacha, król F1, wieża szach, król E2, wieża znowu dała szacha, król D1. No, próbuję zmierzać do wieży i wieża F2. Ja sobie zdawałem sprawę, że muszę oddać piona, aby coś osiągnąć, ale jest koniec G5 i okazuje się, no, wybić pionka trzeba. I teraz mam bardzo ładne posunięcie. Ja myślę, że większość z nas już ten ruch znajdzie. Jest to ruch E5. Właśnie. Jedyna szansa, aby wygrać tę pozycję. No i wieża dała szacha. No i znowu oczywiście jak to zwykle bywa w moich partiach, jeden ruch jest świetny, drugi ruch jest gorszy. Ja wybieram ten gorszy, mianowicie król E2. Ruch, który y, nie przegrywa na szczęście, ale remisuje, tylko przeciwnik tego nie zauważył. Dlaczego ten ruch remisuje? Otóż po tym posunięciu jest wieża E3. No i po król F2 jest bicie tutaj pionka. No i to nadal jest remisowa pozycja, ale wygrać białymi tego nie ma szans przy prawidłowej grze. Yy, jednakże yy, pozycja tutaj wygrana jest po król C2, bo jeśli wieża teraz zbija, to jest jedyna szansa, bo jak wieża gdziekolwiek odejdzie, to ja zbijam sobie pionka i go doprowadzam w sposób bardzo prosty. Więc po wybiciu i po wybiciu jest król D3. Tak, moi drodzy, i yy, to jest wygrana pozycja, ale też trzeba bardzo uważać. Tak, moi drodzy, się podziało. Yy, ciutkę wcześniej yy, Mianowicie Po tym ruchu wieża dała szacha I ja zagrałem tu I przeciwnik od razu zbił gońce Nie dostrzegł tego, że wieża E3 Bicie tutaj remisuje to się łatwo mówi. Ja miałem 29 sekund, przeciwnik 6 sekund, więc to musiał wykonywać ruchy bardzo szybko. Wybicie nastąpiło, wybicie. No i król D3. Bo jak pójdzie pionek, to ja gońcem zawsze tutaj E3 zatrzymam tego piona i muszę z jednej albo z drugiej strony próbować te pionki atakować. Król zagrał na E8 i ku mojemu zaskoczeniu zagrałem. Dobrze, mianowicie król E4 z próbą wzięcia pionka. C4 nastąpiło, król zbił. I F3. Ja tu spanikowałem, myślałem, że tego nie wygrywam kompletnie. No bo jak zagram sobie gońcem na E3, to ten pionek będzie mi uciekał. Okazuje się, że jak zagrałby goniec na E3 i pionek ucieka, to ja mam szansę dogonić to królem. Mimo wszystko. Jak C2 to król na D3. Jak posunięcie F2. To król E2 moi drodzy, i tutaj goniec broni, tylko to jest takie ciężko zauważalne, a król broni na F1. Ciężko to zauważyć, jak się ma bardzo mało czasu. A jeżeli e, na przykład e, tutaj pionek powiedzmy zagra na C1, no w każdym razie pionek C1 wybijam i królem jestem bardzo blisko. E, w każdym razie ja tego nie dostrzegłem na szczęście, bo w tej sytuacji białe mają piękny motyw, który daje szansę wygrywać partię. Uprzedzam, że nie jest to łapanie tych pionków. Jak zrobić, żeby wygrywać partię? Otóż król E6, tak też nastąpiło. F2 i zobaczcie, jeden ruch do dorobienia Hetmana, a ja mam jeszcze trzy ruchy. Tylko, że te trzy ruchy są praktycznie z szachem. D6, Hetman, D7, król F8, do dorobienie Hetmana. Król G7 i tutaj wygrywałem w bardzo szybki sposób, jednakże zagrałem jeszcze szacha, bo nie widziałem tego motywu. Król wrócił, Hetman zagrał, szacha, Król G7 i jest motyw wygrywający pod tytułem Goniec F6, Król H7. Przeciwnik mi dał tutaj po dżentelmeńsku opcję, żeby dać tego mata na H8. Oczywiście, jakby to i tak jest wygrana pozycja, mimo wszystko, po Hetman E7. Jakby król wrócił tutaj, hetman zagrał i król zagrał. Tak, to i tak goniec f6 wygrywa. Tutaj jest jedyny taki powiedzmy sensowny szach króle f 7 i król się ładnie schował. Tutaj grozi mat na chaosie. Moi drodzy, pozycja, no cóż, partia trochę szalona. Cieszę się, że wyszło na moją korzyść. Skalp arcymistrzowski zaliczony. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.